Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Udział aniołów w dziejach zbawienia. Katecheza św. Jana Pawła II wygłoszona 6 sierpnia 1986 roku. W ostatnich katechezach mówiliśmy o tym, jak Kościół oświecony światłem płynącym z Pisma Świętego, wyznaje na przestrzeni dziejów prawdę o istnieniu aniołów jako istot czysto duchowych stworzonych przez Boga. Czyni tak od początku w słowach symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego. Tę samą prawdę potwierdza Sobór Laterański IV z 1215 roku, którego sformułowanie przyjął Sobór Watykański I, wykładając naukę o stworzeniu. Bóg od początku czasu stworzył z nicości podobnie jeden i drugi rodzaj stworzeń istoty duchowe i materialne, to jest aniołów i ten świat. A na koniec, jakby jednocząc jedno i drugie, stworzył naturę ludzką złożoną z duszy i ciała. Tak więc Bóg od początku stworzył obie rzeczywistości: duchową i cielesną, świat ziemski i świat anielski. Wszystko to Bóg stworzył jednocześnie przyporządkowując w stworzeniu człowieka składającego się z ducha i materii, który, jak podaje Biblia, Zajął miejsce w ustalonym już wedle praw Bożych i trwającym w czasie świecie. Wiara Kościoła, oprócz istnienia aniołów, uznaje pewne charakterystyczne cechy ich natury: to, że świat anielski jest natury czysto duchowej, oznacza przede wszystkim ich niematerialność i nieśmiertelność. Aniołowie nie są ciałem nawet jeśli ze względu na misję pełnioną wobec człowieka przejmują w pewnych momentach postać widzialną a zatem nie odnosi się do nich to prawo zniszczalności które jest udziałem całego świata materialnego Chrystus powie kiedyś odwołując się do życia przeszłego po zmartwychwstaniu ciał umrzeć nie mogą gdyż są równi aniołom jako stworzenia natury duchowej Aniołowie posiadają rozum i wolną wolę w stopniu doskonalszym niż człowiek, niemniej w stopniu skończonym. Skończoność należy bowiem do istoty wszystkich stworzeń. Aniołowie są więc bytami osobowymi i w tym znaczeniu także oni stanowią obraz i podobieństwo Boga. Pismo Święte mówi o aniołach, używając nie tylko nazw indywidualnych, takich jak imiona własne. Rafał Gabriel, Michał, ale także nazw zbiorowych, takich jak serafini, cherubini, trony, potęgi, moce, panowania, księstwa. Rozróżnia wreszcie pomiędzy aniołami a archaniołami. Choć język Pisma Świętego ma charakter analogiczny i reprezentatywny, można wnosić, że te byty osobowe, Łączą się z sobą w pewne jakby społeczności, według stopnia doskonałości lub według szczególnych zadań, jakie są im właściwe. Pisarze starożytni i sama liturgia mówią również o chórach anielskich dziewięć chórów według Dionizego Areopagity. Teologia, zwłaszcza patrystyczna i średniowieczna, nie odrzuca tych wyobrażeń, ale stara się je wyjaśniać, pod względem doktrynalnym i mistycznym, nie przepisując im jednak wartości bezwzględnej. Święty Tomasz skupił swe dociekania na cechach ontologicznych, na zdolnościach poznawczych i wolitywnych oraz duchowym wyniesieniu owych stworzeń czysto duchowych, zarówno ze względu na godność, jaką posiadają one w hierarchii bytów, jak i dlatego, że pozwalało mu to pogłębić wiedzę na temat zdolności i czynności właściwych czystemu duchowi a tym samym wyjaśnić w niemałym stopniu zasadnicze problemy, które od początku nurtują i pobudzają myśl człowieka: poznanie, miłość, wolność, dobroć Boga, osiąganie Jego Królestwa. Temat ten może wydawać się dalszy, czy też mniej istotny dla umysłowości współczesnego człowieka. Niemniej jednak Kościół, głosząc otwarcie całą prawdę o Bogu, Stworzycielu także aniołów, wierzy, że w sposób istotny służy człowiekowi. Człowiek żywi przekonanie, że w Chrystusie, człowieku Bogu, to on właśnie, a nie aniołowie, znajduje się w pośrodku objawienia Bożego. Tym niemniej spotkanie w religii ze światem istot czysto duchowych staje się dla nich cennym odkryciem, że on sam jest w swojej istocie nie tylko ciałem, ale i duchem i że jest częścią prawdziwie wielkiego i skutecznego planu zbawienia w obrębie wspólnoty bytów osobowych, które dla człowieka i z człowiekiem służą opatrznościowym zamysłom Boga. Zwróćmy uwagę, że Aniołami nazywa pismo święte oraz tradycja te czyste duchy, które w podstawowej próbie wolności wybrały Boga, Jego chwałę oraz Jego Królestwo. Są one zjednoczone z Bogiem przez uświęcającą miłość, która płynie z jasnego i uszczęśliwiającego widzenia Trójcy Przynajświętszej. Aniołowie w niebie, mówi Chrystus, wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Owo wpatrywanie się w oblicze Ojca jest najwyższym przejawem adoracji Boga. Można powiedzieć, że w Nim spełnia się owa niebiańska liturgia w imieniu całego kosmosu, z którą nasza ziemska liturgia Kościoła łączy się stale, a zwłaszcza w swoich momentach szczytowych. Wystarczy przypomnieć akt, w którym Kościół na całym świecie codziennie i o każdej porze, przed rozpoczęciem modlitwy Eucharystycznej w centralnym punkcie mszy świętej, odwołuje się do aniołów i archaniołów, by śpiewać chwałę Boga po trzykroć świętego, jednocząc się z tymi pierwszymi adoratorami Boga w oddawaniu czci. I w miłosnym poznaniu niewypowiedzianej tajemnicy Jego świętości. Uczestnicząc w życiu Trójcy poprzez światło chwały, aniołowie są, wedle świadectwa objawienia, powołani także do tego, aby w momentach określonych planem Bożej Opatrzności, uczestniczyć w dziejach zbawienia ludzi. Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? Pyta autor listu do Hebrajczyków. W to wierzy i tego naucza Kościół w oparciu o Pismo Święte, z którego dowiadujemy się, iż zadaniem dobrych aniołów jest ochrona ludzi i troska o ich zbawienie. Wyraz tego znajdujemy w różnych miejscach Pisma Świętego, jak choćby w przytaczanym już Psalmie 91. Aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień, Chrystus mówiąc o dzieciach i przestrzegając przed ich zgorszeniem, odwołuje się do ich aniołów. Ponadto przypisuje aniołom rolę świadków na najwyższym sądzie Bożym, który zadecyduje o losie tych, którzy uznali bądź wyparli się Chrystusa. Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do Niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprze się i ja wobec aniołów bożych. Są to bardzo znamienne słowa. Skoro bowiem aniołowie biorą udział w Sądzie Bożym, to muszą interesować się życiem człowieka. Owo zainteresowanie i uczestnictwo jeszcze bardziej uwydatnia się w wypowiedzi eschatologicznej, w której Jezus mówi o interwencji aniołów podczas paruzji, czyli jego ostatecznego przyjścia na końcu świata. Jeśli chodzi o Księgi Nowego Testamentu, troska aniołów o człowieka i jego zbawienie wyraża się przede wszystkim w niektórych faktach przedstawionych w dziejach apostolskich. I tak gdy anioł pański uwalnia apostołów z więzienia, przede wszystkim wyzwala Piotra, któremu groziła śmierć z ręki Heroda. Anioł również kieruje działalnością Piotra w stosunku do setnika Korneliusza, pierwszego nawróconego poganina. Podobnie kieruje działalnością Filipa Diakona na drodze z Jerozolimy do Gazy. W oparciu o tych kilka faktów, podanych jako przykład, można zrozumieć, w jaki sposób w świadomości Kościoła mogło uformować się przekonanie o powierzonej Aniołom posłudze na rzecz ludzi. Dlatego Kościół wyznaje wiarę w Aniołów jako stróżów człowieka, czcząc ich w liturgii specjalnym świętem. I zalecając częstą do nich modlitwę, na przykład inwokacje. Aniele Boży. Modlitwa ta czyni, zda się, cenny użytek ze słów świętego Bazylego. Każdy wierny ma przy sobie anioła jako wychowawcę i pasterza, aby prowadził go do życia. Wypada wreszcie powiedzieć, że kult liturgiczny Kościoła odnosi się do trzech postaci ze świata anielskiego, które w Piśmie Świętym są wymienione po imieniu. Pierwsza z nich to Michał Archanioł. Imię jego wyraża to, co stanowi poniekąd o istocie całego anielskiego świata dobrych duchów: Michał. Znaczy bowiem, Któż jak Bóg. Zawiera się więc w tym imieniu jakby echo owego zbawczego wyboru, dzięki któremu aniołowie widzą oblicze Ojca, który jest w niebie. Druga z kolei postać to Gabriel którego imię związało się przede wszystkim z tajemnicą wcielenia Syna Bożego. Imię to znaczy mocą moją Bóg, względnie moc Boża. Mówi ono niejako, że szczytowym momentem stworzenia jest wcielenie, najwyższy znak wszechmogącego Ojca. Wreszcie trzeci archanioł, którego imię Rafał, Rafael, znaczy Bóg uzdrawia, Znany jest on z dziejów Tobiasza w Starym Testamencie, tak znamiennych, jeśli chodzi o rolę pełnioną przez aniołów wobec najmłodszych spośród dzieci bożych, zawsze potrzebujących troski, opieki i osłony. Dokładniejsza refleksja pozwala stwierdzić, iż każda z tych postaci – Michał, Gabriel, Rafael – odzwierciedla w sobie – w sposób szczególny prawdę zawartą w pytaniu autoralistu do hebrajczyków. Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? Katechezy środowe w ostatnim okresie odnoszą się do prawdy wiary o aniołach, tak jak wyznajemy w mszalnym kredo, mówiąc o Bogu, stworzycielu rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Świat stworzeń widzialnych dostępny naszemu poznaniu, również zmysłowemu, także oczywiście rozumnemu, jest w dziele stworzenia zjednoczony ze światem istot niewidzialnych, istot stworzonych na podobieństwo Boże, czysto duchowych, obdarzonych doskonałym rozumem i wolną wolą. W Piśmie Świętym te istoty noszą nazwę aniołów. Nazwa zaś nie tyle mówi o ich naturze, ile o ich posłannictwie, albowiem wyrażenie anioł, Angelus. To tyle co zwiastun. Wiele jest w Piśmie Świętym Nowego i Starego Testamentu miejsc, gdzie mowa o aniołach, i chociaż nie stanowią oni centralnego tematu objawienia Bożego, to jednak nie dadzą się z tego objawienia Bożego wyłączyć. Domagają się zrozumienia i wiary ludu Bożego, Kościoła. I z tym zrozumieniem i wiarą też od początku się spotykają ze strony Kościoła nauczającego. Świadczy o tym Ostatnia wypowiedź szczególnie ważna Soboru Watykańskiego pierwszego, ale także drugiego. Prócz tego są obecni w liturgii. Wiemy dobrze wszyscy, którzy uczestniczymy w mszy świętej, że w samym centrum liturgii ziemskiej zostaje niejako wprowadzona liturgia niebiańska, bo odwołujemy się do aniołów i archaniołów i chórów anielskich, nazywając je imionami ze starego testamentu, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy wypowiedzieć chwałę Boga. Świętość Boga, trzykroć święty. Sanctus Sanctus Sanctus. Święty, święty, święty. Wówczas potrzebujemy niejako kontaktu ze światem czystych duchów, które tę świętość Boga znają i wyznają o wiele pełniej, aniżeli możemy to osiągnąć my, ludzie żyjący na tej ziemi, w świecie widzialnym. Chrystus mówi na temat aniołów rzeczy bardzo znamienne. Trudno jest przytoczyć wszystkie wypowiedzi. Ale bodaj niektóre, na przykład te słowa warte zapamiętania. Kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i ja wyznam wobec aniołów moich w niebiesiech. Kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego i ja się zaprę wobec aniołów moich w niebiesiech. Jest to więc jak gdyby stale towarzyszący Chrystusowi chór istot, które uczestniczą w dziele naszego zbawienia. To uczestnictwo jest przede wszystkim uczestnictwem pełnym miłości. Życzliwości posługi służą naszemu zbawieniu. I to nade wszystko Kościół wyznaje, i głosi w swojej liturgii, a pobożność Kościoła szczególne miejsce przeznacza dla aniołów stróżów. To znaczy dla tych, którzy towarzyszą człowiekowi na jego ziemskich drogach, a żeby skierować jego życie do wiecznego zbawienia. Pośród aniołów, którzy najczęściej są określani nazwami zbiorowymi trony, panowania Księstwa, znane i ze Starego, i z Nowego Testamentu, trzej są nazwani po imieniu. Święty Michał, Michał to jest słowo hebrajskie, które znaczy, któż jest jak Bóg. I to imię ma szczególną wymowę, mówi bowiem o tym, kim jest anioł. To jest ten, który wybrał i umiłował Boga ponad wszystko, dla którego Bóg jest nade wszystko. Prócz tego Gabriel związany przede wszystkim z tajemnicą wcielenia ze zwiastowaniem narodzenia Pana Jezusa. Rafał, Rafael ze Starego Przymierza, którego imię oznacza troskę Boga o zdrowie człowieka. Rafał znany z Księgi Tobiasza. Trzeba, abyśmy naszą wiarę, którą stale wyznajemy tymi słowami kredo ze mszy świętej, stale włączali w tę prawdę o aniołach, byśmy się modlili do nich. Skoro Bóg nam ich dał jako opiekunów i stróżów, żebyśmy szukali ich opieki i pomocy, jest to szczególnie ważne dla umysłowości współczesnej, która jak gdyby zgubiła tę prawdę o stworzeniu niewidzialnym, o świecie czystych duchów stworzonych przez Boga. Jest to szczególnie ważne dla nas, którzy w tej mentalności się poruszamy. Trzeba na nowo odczytać Pismo Święte, trzeba na nowo odczytać słowa samego Chrystusa. A żeby ta wiara odżyła w nas i żebyśmy również mogli łączyć się z liturgią niebiańską wówczas, kiedy sprawujemy naszą ziemską liturgię eucharystyczną, zwłaszcza w momencie wielkiej modlitwy eucharystycznej, tego trzykrotnego: święty, święty, święty. adveni ad regnum tuum i voluntas tua, sicut in cerro et in terra. Padem nostrum quotidianum da nobis odiem, et dimitte nobis levita nostra, sicut et nostri vitimum Dei vittori nostri e te lo si induca in tentazione, se libera liberano amma